Dzień dobry wszystkim. Startujemy z wojskową formą online. Nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, od dawna chyba nie prowadziłam takiej formy treningu na żywo. Tym bardziej na moim Facebooku, na żywo z Wami. Także cudownie, że jesteście. Mam nadzieję, że przygotowani, zwarci i gotowi. Dobra, to co? Nie przedłużając. Jest godzina 10, zatem startujemy świetnym projektem, akcją z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowa forma online, ćwicz z nami. To co? Dajcie znać, kciuki w górę, jeśli dobrze mnie słychać, albo napiszcie, czy dobrze mnie słychać i zaczynamy nasz trening. Chciałabym dzisiaj popracować głównie na treningu ogólnym, takim wzmacniającym, czyli brzuch, grzbiet, ręce, nogi. Pamiętajcie, kochani, bieganie to nie tylko nogi, więc to jest kluczową sprawą, żeby wspierać też inne elementy, inne mięśnie, które nie są zaangażowane w krok biegowy, ale odgrywają kluczową rolę, bo nasz organizm to jest jedna pięknie naoliwiona maszyna i świetnie, żeby wszystko nam razem grało, dobra? To co? Przechodzimy do rozgrzewki, moi drodzy. Zaczynamy. Najpierw pierwszym krokiem jest rozgrzewka dynamiczna. Czyli zaczynamy od truchtu w miejscu. Truchtamy. I do naszego truchtu dołączamy obustronne krążenia ramion w przód. Rozgrzewamy ręce 5 razy. Raz, dwa, trzy. Ćwiczcie ze mną, proszę was. Ćwiczcie ze mną. 4, 5. I 5 razy do tyłu. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Ja chciałabym dzisiaj rozgrzać całe nasze ciało. Przede wszystkim barki, ręce, bo będziemy bazować na plankach. Więc to jest niezwykle ważne. Okej. Okay. Poczekajcie, tylko jeszcze sobie tutaj. Cały czas truchtamy. Okej. Jesteście ze mną. Dobra, cały czas jesteśmy w truchcie. I teraz kolejnym naszym ćwiczeniem, angażującym oczywiście barki na rozgrzewkę, jest lewa ręka do przodu, prawa do tyłu. I jedziemy 5 razy. Piątka chyba będzie nasza ulubiona dzisiaj cyfra. 4, 5. Cały czas trucht. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Cudownie. Teraz kolejną rzeczą będzie skip, który ja nazywam kenijskim i niejednokrotnie miałam okazję obserwować Kenijczyków, kiedy oni po prostu w stadzie 100 osób wykonywali synchronicznie to ćwiczenie. Chodzi mi o skip, jakby skip A i odwodzenie do boku. Popatrzcie, jak ja to robię. Hop, hop, cały czas po skokach. Dynamiczna stopa. 5 razy na każdą nogę. Raz. Ręce pracują. 2, 3, 4, 5. Druga noga to samo. 5 razy. Raz. 2, 3, 4, 5. Cały czas. Wysokie biodro. Ręce pracują. Musimy trochę rozgrzać nasz organizm. Przygotować do wysiłku fizycznego. Sprawić, żeby on miał wyższą tolerancję na wysiłek. Język polski, trudna mowa. Dobra, jedziemy dalej, patrzcie. Cały czas jestem w truchcie i powoli, sukcesywnie przechodzimy do skipu A. Unosimy coraz wyżej kolana i wracamy do truchtu, ok? Jesteśmy? Na mój sygnał. Powoli, hop, do góry. Skip A. Rozgrzewamy się. Ręce pracują. Wysokie biodro. Palce na siebie i opuszczamy. Przechodzimy do truchtu. Cały czas. Trucht, trucht, trucht. Na mój sygnał. Hop. Do skipu A. Głowa przedłużeniem ciała. Pozycja neutralna. Ręce pracują, biodra wysoko. I opuszczamy. Przechodzimy do skipu. Do truchtu. Jeszcze raz. Powoli. Coraz wyżej, wyżej, wyżej. Hop. Skip A. Jedziemy.
ręce pracują. Świetnie. I powoli opuszczamy. Jesteśmy nadal w truchcie. Okej, to jest ta pierwsza dynamiczna część naszej rozgrzewki. Teraz coś, co ja nazywam zbieraniem grzybów z truchtu. Raz, dwa, trzy. Zgięcie do nogi, zagarniający ruch i rozciągamy mięśnie dwugłowe. Okej. Po trzy razy na każdą stronę. Raz. Zmieniamy stronę. Dwa. Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Po jeszcze po jednym razie, okej? Raz. Jak tam ćwiczycie? Super. Trzy. Dobra, mamy to. Jesteśmy cały czas w truchcie. Pobudźmy nasz organizm rano. Dajmy sygnał układowi nerwowemu, oddechowemu, krążenia, że zaraz będzie ćwiczenie. Musimy być gotowi, przygotowani, rozgrzani. Nasze mięśnie dzięki temu będą bardziej elastyczne, stawy elastyczne. Mięśnie przygotowane do wysiłku. Dobra, mam nadzieję, że jesteście cały czas w truchcie, tak jak ja teraz. I ostatnią rzeczą naszej dynamicznej rozgrzewki, naszej rozgrzewki cardio, będą wyskoki z półprzysiadu. Hop. Czyli jesteśmy w truchcie i na mój sygnał robimy wyskok w górę. Raz, dwa, trzy, hop! Góra! Dobrze! Jedziemy, jedziemy! Hop, góra! Wysoko! Jedziemy, jedziemy! Pamiętajcie, trzymajcie mocny brzuch, plecy, kor. To warunkuje, pozycja wyjściowa warunkuje nam to, że rzeczywiście ćwiczenie jest wykonane dobrze i ono daje efekt. Więc postarajcie się, żeby te ćwiczenia były wykonane prawidłowo. Skupcie się na prawidłowej pracy i odpowiednim napięciu mięśni wewnętrznych. Hop! Góra! Jedziemy! Super! Jeszcze raz. Hop! Góra! Okej. Wyciszamy się. Mam nadzieję, że wasze tętno przyspieszyło, że poczuliście, że mięśnie nabierają teraz powera, nabierają energii, mocy. Przechodzimy do rozgrzewki w miejscu. Wyciszcie swój oddech. Zaczynamy od rozciągania szyi, czyli popatrzcie, jak ja to robię. Szyja, operujecie ręką i próbujecie dotknąć tego ramienia tutaj. Przytrzymujecie raz, dwa, trzy sekundy. Rozluźniamy. Czad. Dobra. Druga ręka to samo. Oporujecie i próbujecie sięgnąć ramienia, które jest daleko. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Dobra. Świetnie. Rozgrzewamy też nasze barki. Słuchajcie. Będziemy dzisiaj dużo bazować na plankach, więc to jest ważne. Pięć krążeń do tyłu. Patrzcie. Pełno krążenia. Trzy. 4, 5. Oczywiście to jest skondensowana forma naszego treningu, więc mam nadzieję, że po wyłączonym live'ie będzie on zapisany, a wy powrócicie do treningu i wykonacie go. 5 krążeń barków do przodu. 3, 4, 5. Ok. Łapiemy się za łokieć nad naszą głową i rozciągamy. Stójcie w rozkroku i rozciągamy mięśnie międzyżebrowe. Pochylamy się. Jak najdalej, na wydechu. Wydech. I pogłębiamy. Jeszcze raz, wdech. Wydech, pogłębiamy. Ekstra, mam nadzieję, że ćwiczycie. Jedziemy. Druga strona to samo. Łapiemy się nad głową za łokieć. Stoimy w rozkroku. I na wydechu pogłębiamy skłon. Rozciągamy nasze mięśnie międzyżebrowe. Okej. Okay. Które są mięśniami oddechowymi również, więc grają ogromną rolę. Ok, jeszcze raz. Wydech. Raz, dwa, trzy. Super. Przechodzimy do krążenia bioder. Tułów zostaje, jakby głowa zostaje w miejscu i robicie pięć okrążeń w prawą stronę, pełne okrążenia. Trzy, cztery, 5 i lewa strona. Raz, dwa. Chciałabym, żebyśmy
rozgrzali każdą partię naszego ciała dzisiaj. Dobra, 4, 5. Były barki, były mięśnie międzyżebrowe, biodra. To teraz przechodzimy. Mam nadzieję, żeby dobrze widać. Wykrok do przodu. Popatrzcie. Noga zakroczna jest wyprostowana. Rękę układacie sobie przy stopie. Rozciągamy mięśnie, biodra i oglądamy się. Patrzymy na naszą dłoń, która jest nad nami. Rozciągamy, otwieramy klatkę piersiową. Wdech. I na wydechu otwieramy klatkę piersiową. Ręka jest przy stopie, łapiecie równowagę. Patrzycie się, gdzie jest dłoń, wysoko sięgacie i otwieramy klatkę piersiową. Ok. Czuję moje mięśnie biodrowo-lędźwiowe, one tutaj też się rozciągają i robimy to samo. Analogicznie, druga strona. Noga zakroczna jest wyprostowana, ręka przy stopie i otwieramy. Na wydechu pogłębiamy. Ok, powrót. I jeszcze raz. Wydech. Oglądamy się do tyłu. Wow, czuję, że rzeczywiście mi się tutaj wszystko rozciąga. Mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Świetnie. Kolejna pozycja. Może zapożyczona trochę z jogi, ale bardzo lubię tę formę rozciągania dynamicznego. Przechodzimy do psa z głową w dół. Głowa między ręce, tutaj tak. Popatrzcie. Plecy proste. I przechodzimy. Rozciągamy łydkę, rozciągamy mięśnie, też dwugłowę troszkę. I przechodzimy z lewej strony na prawą. Lewa, prawa. Rozciągajcie, czujcie, że rozciąga się Achilles, rozciąga się łydka. Rozgrzewamy też nasz staw skokowy w tym ćwiczeniu, więc jest bardzo ważne. Raz, dwa, trzy. Rozciągajcie. Ok. Świetnie, mam nadzieję, że nadążacie, że idzie Wam dobrze. Ok, mamy prawie naszą część rozgrzewki dynamicznej za sobą, rozciągania dynamicznego. Przejdźmy tylko jeszcze do rozciągania czwórek, bo o nich chyba trochę zapomnieliśmy. Łapiemy się za stopę i przyciągamy do pośladka. Popatrzcie, kolana są blisko siebie, nie robimy tego. Kolana są blisko siebie, jeżeli chcecie pogłębić rozciąganie czwórki, możecie pochylić się do przodu. Nawet delikatnie ugiąć nogę. Hop. I rozluźniamy. Ekstra. Dobra. Druga strona to samo. Łapiemy się za stopę. Do pośladka. Kolana blisko siebie. O. I rozciągamy czwórę. Możecie się pochylić, żeby rzeczywiście poczuć rozciąganie mięśnia czworogłowego. Super. Mam nadzieję, że jesteście, idzie Wam dobrze. Dobrze, jestem tutaj cały czas na bieżąco. Okej, to co? Przechodzimy do części głównej. Mamy rozgrzewkę za sobą. Mam nadzieję, że macie gdzieś w pobliżu krzesło, bądź kanapę, bądź przedmiot, o którym będziecie mogli się oprzeć właśnie w ten sposób, do podporu przodem, czy wykonać na przykład przysiad bułgarski. Dobra, to co? Jedziemy jeszcze z naszym krążenie. Możemy sobie podociągać te mięśnie, partie, które czujecie, że nie są jeszcze dogrzane. 3 sekundy, żeby to zrobić. Ok. Stajemy w rozkroku i słuchajcie, robimy przejścia z lewej nogi na prawą, do wyprostu i dół. Patrzcie, pośladek, plecy idą do tyłu. Ok. Ciężar jest na nodze tej, która jest w zgięciu. Hop, przechodzimy. 5 razy na każdą stronę. Raz, dwa, powrót. Ręce z przodu. 3, nie pomagajcie sobie rękoma. 4, czyli 10 w sumie. 5, powrót. 6, powrót. 7, 8, 9, 10. Ok, aktywujemy teraz jeszcze trochę pośladek, biodro zmobilizujemy, słuchajcie, pozycja stojąca,
i robimy krążenia. Popatrzcie, pełne krążenie. Pośladek pracuje, palce są zadarte. 5 na każdą stronę. Do przodu, 5 i do tyłu. Tak jest. 3, 4, 5 i druga strona to samo. Cały czas nie dotykacie ziemi. Jesteście w powietrzu, łapiecie stabilizację. Skupcie się, żeby też wasz pośladek pracował. Mięśnie brzucha są napięte, wciągnięte. Miednicę próbujcie sprawić, trochę ją zrotować do przodu. Ok, i druga strona to samo. 5, raz. Popatrzcie, do tyłu, wyprowadzamy nogę. 3, prosta. Prosta w kolanie, zarówno ta, na której stoimy, i ta, którą ćwiczymy. 5 i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Świetnie. To co? Przechodzimy. Rozgrzaliśmy już tutaj chyba wszystko. Przechodzimy do przysiadu bułgarskiego. Myślę, że większość z was wie, jak on wygląda. Są 3 punkty poparcia. Pierwsza, piąta, kość śródstopia i pięta. Noga na krzesło, kanapę, bądź co macie w pobliżu. Możecie wyjść też z tej pozycji, jeżeli jest wam trudno utrzymać równowagę. Wstaję. Ręce przed siebie. Ćwiczymy z obciążeniem naszego ciała. Czyli nie tutaj bez hantrów. Oczywiście możecie użyć. I przejdziemy do tyłu. Zobaczcie, przesuwamy, zginamy biodro i przechodzimy w ten sposób. Mam nadzieję, że nie widzicie. Co nie dopowiem, to pokażę. I przechodzimy 5 razy na każdą nogę. Raz, 2, 3. Ustabilizujcie kolano. 4. Ono nie wychodzi za wysokość wysokiego, dużego palca. 5. Dobra. Druga noga to samo. Łapiemy pozycję. Popatrzcie, tak. I przechodzimy. Raz. Czwóra pracuje. Pośladek pracuje. 2. 3. Nie pomagamy sobie rękoma. 4. 5. Ok, dobra. Przechodzimy od razu do kolejnego ćwiczenia. Łapiecie się za krzesło. Robimy powtór przodem na krześle. I kolana do łokcia. Po 5 razy. Raz, czyli 10 razy. 2, 3, 4. Trzymajcie brzuch. 5, 6. Cały czas napięty. 7, 8, 9, 10. Dobra. Jesteście? Jesteście. Ćwiczymy dalej. Ok. I teraz ćwiczenie, które gdzieś tam wpadło mi do głowy przed chwilą. I wydaje mi się, że warto to wykorzystać. Pozycja jak do siadu bułgarskiego. Noga na kanapę, krzesło, bo co tam macie. I robimy spięcia na palce. Tułów jest luźny, swobodny i pracuje tylko łydka. Skupcie się, żeby rzeczywiście spompować łydę, żeby ona popracowała. Powoli schodzimy w dół. Hop, góra. 5 razy na każdą nogę. Ok? Widzicie? Raz. Pracuje tylko łyda. Ciało jest różne. Nie pomagamy sobie rękoma. Tylko łyda. 3. 4, napnijcie ją maksymalnie. 5, druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5. Lecimy dalej. Kolejne ćwiczenie. Popatrzcie. Siadamy sobie na krzesło, nic wielkiego. Po prostu siadamy i zaznaczeniem wyskakujemy w górę. Dobra, to ma być dynamiczne, mocne ćwiczenie. Robimy takich wyskoków 10. Ok, jazda. Raz. Uderzenie. Wyrzut, wychodzimy z biodra. 3. 4. Jest. 5. 6. Mocne zaznaczenie. Wyjście. Biodro do przodu. 7. 8. 9. 10. Dobra, myślę, że część z krzesła mamy za sobą i teraz przechodzimy już do leżenia, czyli to, co lubimy najbardziej. Ok. Odłożę sobie swoje krzesło. I popatrzcie, jest kolejne ćwiczenie. Robimy podpór przodem. Mam nadzieję, że mnie
dać podpór przodem, kolano, łokieć, łokieć do zewnątrz, zejście na dół i górę, czyli, dobra, łapiecie, łapiecie, jedziemy. I takich powtórzeń, bo to jest jedno powtórzenie, patrzcie, łokieć, łokieć, zejście, zejście, wykonujemy w sumie 6 i raz schodzimy z lewej nogi do łokcia, z lewej ręki do łokcia, z prawej. Ja chcę tak szybko i dużo powiedzieć naraz, więc wybaczcie, jak czasami tam idę po prostu jak burza. Dobra, jedziemy. Raz, raz i góra. I to jest jedno powtórzenie. Robimy takich 3 na każdą stronę. 2, hop. 3 i druga strona. Raz, hop. Trzymajcie plecy, trzymajcie brzuch. 2 i 3. Ok, dobra. Jesteśmy w tej pozycji. Przechodzimy do planku bokiem i odwodzenie nogi. Raz, 5 razy. 2, 3, 4, 5. I zmiana. Raz, 2, 3, 4, 5. Idziemy dalej z mobilizowaniem pośladka biodra. Ok, zobaczcie, mam nadzieję, że mnie widać. Popatrzcie, noga, to jest pozycja leżąca. Podpieramy się na łokciu. O, jedzie traktor. Jesteśmy na wsi. I robimy, zobaczcie, pracujemy, podnosimy nogę piętą do góry, to jest ważne. Wówczas zapracuje nam pośladek. O, czekajcie, jeśli traktor przyjedzie. To samo robimy w bok i to samo robimy w tył. Ok, i to jest po 5 razy. Już trochę skrócę. Jedziemy. Ważne, żeby pięta pracowała. Poszła do góry. Wówczas aktywujemy pośladek. 3, 4, 5 i bok. Raz, 2, 3, 4, 5 i to samo z tyłu. Popatrzcie, pięta jest cały czas w górze. Nie chcemy otwierać biodra. Chcemy, żeby zapracował poślad. Tak. I jedziemy dalej. To samo na drugą stronę. Czyli w leżeniu noga przed siebie i jedziemy. 5 razy. Przód. 4. 5. 5 razy. Bok. 4. 5. I 5 razy tył. Ok. Jak leżymy, to leżymy. Uginamy nogi. Ok. Popatrzcie, uginamy obie nogi. Prawa noga do góry. I robimy wznosy bioder. Ok. 5 razy na każdą nogę. Wypychajcie mocno biodro, ale nie pogłębiając przy tym lordozy. Nie pogłębiając, dlatego musimy mocno przykleić mięśnie brzucha, tak jakbyście chcieli przykleić do kręgosłupa. 4, 5, mocny pościg. Druga noga to samo. Jest. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, jesteśmy dalej. Ok, teraz zostajemy w tej pozycji. Nogi cały czas ugięte, nisko nad ziemią, to jest bardzo ważne, żebyście nie robili tutaj wysoko, nie ciągnęli głową. Głowa jest przedłużeniem ciała, przedłużeniem kręgosłupa, neutralnie. I jedziemy po 5 razy do każdej kostki. Dotykamy, dobra? Raz, 2, 3, 4, czyli 10 razem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mamy to. Patrzę, sprawdzam sobie. Chcę się jak najwięcej Wam pokazać w jak najkrótszym czasie, więc rzeczywiście przechodzimy bardzo szybko do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie, moi drodzy, na mięśnie grzbietu.
mocny pośladek. Robimy spłukować ścięski. Mamy, podciągamy nogę pod siebie w ten sposób. Ręce proste przed siebie i pracujemy nad mięśniami grzbietu prostymi. Czyli cały czas. 5 razy góra. Hop. 2, 3, 4, 5. Zmiana nogi. Podciągamy nogę prawą czy lewą, zależy od której zaczęliście. Raz, 2, 3, 4, 5. Zostajemy w pozycji i robimy krążenia. Krążą tylko nogi. Spójrzcie. Jest raz, 2, 3, 4, 5 w prawo, 5 w lewo. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, szybko przechodzimy. Przysiad, wyrzut, wyskok. Jesteśmy. Przysiad, wyrzut. Wyskok w górę. 5 razy. Raz, 2, 3, 4. Ćwiczcie. Jest. Ok, skończyliśmy pierwszą serię. Szybko przechodzimy do drugiej. Robimy siad równoważny. Siad równoważny. Tworzymy tak jakby, zobaczcie, koszyk. I podciągamy nogi pod siebie, pod klatkę. Przekładamy dłonie pod stopami. 10 razy. Raz. Ja oczywiście nie mam złączonych cały czas, bo nie jestem na tyle elastyczna, ale jeżeli dacie radę, świetnie. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. Ok. Kolejne ćwiczenie. Robimy plank bokiem i ręka do kolana. 5 razy prawa strona. Robimy tak. 5 razy ręka do kolana. Po czym od razu przejdziemy do ćwiczenia krążenia nogi, żeby zostać w pozycji planku, żeby trochę mięśnie skośne brzucha zmęczyć. Ok? Raz. 2. 3. 4. 5 i od razu krążenie. Do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5 i 5 do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra. Zmiana. Jedziemy dalej. Raz, 2, 3, 4, 5. Do przodu. Jedziemy. 3, 4, 5 i tył. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, przechodzimy od razu do nożyc poziomych i pionowych. Najpierw zaczynamy od poziomych. 15 sekund, jedziemy. Hop, startujemy. Mierzę czas. 15 sekund. Cały czas pracujcie. Mięśnie brzucha niech tutaj się palą. Oczywiście nie zdążyłam pokazać wszystkiego, co bym chciała, więc być może zrobię kolejny trening na moim Facebooku. Zapraszam. Dobra, 15 sekund zmiana. Robimy nożyce pionowe. Oddychajcie. Oddech jest kluczowy. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mam nadzieję, że poćwiczyliście ze mną. Czas minął fenomenalnie. Po prostu tak szybko, że już nie oglądam się. Mamy 2 minutki do końca. Więc wyciszamy nasz organizm. Rozciągamy pośladek. Słuchajcie, w tej pozycji, czyli nogę pod pośladek. Drugą zakładamy za kolano i dociągamy. Tak jest. Możecie obejrzeć się do tyłu, pogłębić łokciem, spowodować, że kolano i pośladek pójdzie trochę do przodu, zapracuje. Dobra, zmiana. Ok. Łokciem sobie pomagamy i wypychamy kolano do tyłu. Ok. Popychamy. Rozciągamy pośladek. Ok. Przejdziemy do siadu skrzyżnego i robimy
ukłon do przodu, do boku. Możecie się pobujać, zrelaksować. Hop. Poczuć, jak się rozciągacie mięśnie pleców, dajecie im odpocząć, bo popracowaliśmy trochę w pozycji planków, więc bujamy się i okej. Jeżeli chcecie dokończyć trening, zrobić kolejną serię, oczywiście zapraszam Was i namawiam do tego. Pamiętajcie, że kluczem jest regularność, nie koński trening wrzucony raz na dwa tygodnie, ale rzeczywiście małymi kroczkami, dzień po dniu, trening dobrany do obciążeń, do Was, do Waszej formy, więc mam nadzieję, że forma jest wysoka. To był trening z cyklu Wojskowa Forma Online. Ćwicz z nami, zrealizowany dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej i Dowództwu Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Już kolejny trening zapowiadam. W czwartek o godzinie 10 poprowadzi go Marcin Krukowski. Oczywiście rekordzista Polski w rzucie oszczepem. Olimpijczyk, medalista z Wuhan, srebrny medalista. Finalista Mistrzostw Świata, więc naprawdę wydaje mi się, że będzie moc. Będzie to trening z gumami oporowymi. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na czwartek. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam zespół sportowy Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Mam nadzieję, że byliście ze mną. Bardzo Wam dziękuję. Dobrego dnia. Ja się nagadałam. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.